Przecież jestem Klawia Tokanowna i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Paweł ustawił zwierciadło zwierciadłów klęsła i ołówek. Także obraz ołówka powstał w odległości 12 cm od zwierciadła. I podpunkt A. W jakiej odległości od zwierciadła znajdował się ołówek, jeśli jego obraz był dwukrotnie powiększony? I musimy sobie tutaj zapisać dane. Pierwszą daną mamy w treści zadania. Mamy obraz ołówka. 12 cm a obraz to Y. Natomiast w podpunkcie A mamy napisane, że obraz był dwukrotnie powiększony, czyli mamy powiększenie. Dwukrotnie, czyli 2. Zatem szukamy X. Zapisujemy sobie wzór na powiększenie. W dowolny sposób przekształcacie ten wzór tak, aby wyznaczyć z niego x. Ja to zrobię za pomocą trójkącika. OK. No i teraz zaznaczamy sobie tutaj paluszkiem X i widzimy, że to X to Y dzielone na P. Podstawiamy dane. x wynosi 6 cm. I tutaj odpowiedź. Ołówek znajdował się w odległości 6 cm od zwierciadła. Podpunkt B. Oblicz promień krzywizny zwierciadła, wiedząc, że ognisko jest w odległości 4 cm od zwierciadła. Ok. No to mamy... 4 cm od zwierciadła, czyli to będzie ogniskowa. 4 cm. Promień krzywizny to R. Mamy go policzyć. Zapisujemy sobie wzór na R, czyli to 2 razy ogniskowa. 2 razy 4 cm to 8 cm. No i tutaj znów odpowiedź. Promień krzywizny wynosi 8 cm. Podpunkt C. Okreś cechy powstałego obrazu ołówka. No i tu musimy sobie zrobić taki umowny rysunek. Rysujemy sobie zwierciadło wklęsłe. Oś. I rysujemy sobie ołówek. I będziemy mieć obraz i przedmiot po tej samej stronie zwierciadła, więc prowadzimy dwie proste. Równoległą do osi sferycznej zwierciadła i taka, która nam przechodzi przez środek zwierciadła. I one nam się teraz tutaj odbijają pod tym samym kątem. Czyli tu mamy jakąś alfę, Musimy na tą alfę to odbić. I tutaj oczywiście też. Powiedzmy Ta coś takiego. Czyli w tym miejscu będziemy mieć ognisko. Tu nam się to przecięło. Zatem tu mamy ołówek. No i teraz cechy tego obrazu. Obraz jest rzeczywisty, odwrócony i powiększony. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.